Koniec z handlem w sklepach z pocztą na dostawkę. Do Sejmu trafił w ubiegłym tygodniu firmowany przez pana posła Janusza Śniadka projekt ustawy, która uszczelnia zakaz niedzielnego handlu. Ten projekt zakłada, że handel w niedzielę będą mogły prowadzić tylko takie firmy, dla których działalność pocztowa jest przeważająca, czyli jak jeszcze przed ukończeniem projektu ustawy tłumaczył w Biznes 24 poseł Śniadek, takie firmy, które z usług pocztowych uzyskują co najmniej połowę przychodów. Drugi warunek to wpis działalności pocztowej jako przeważającej w prowadzonym przez GUS rejestrze, czyli w PKD. Oprócz szeregu obostrzeń projekt ustawy zawiera też co jedno rozszerzenie wyjątku od zakazu handlu. Od początku czerwca do końca września w niedzielę i święta działać będą mogły sklepy sprzedające wyłącznie m.in. materiały potrzebne do pracy maszyn rolniczych i narzędzia do naprawy maszyn rolniczych. Obecnie wyjątek obejmuje tylko sklepy z maszynami i częściami rolniczymi. Zapisane w projekcie słowo wyłącznie ma zapewne wykluczyć sytuację, w której w dyskontach pojawiłyby się nagle sznurki do snopowiązałek. Tu wyjaśnienie dla młodszych widzów, to jeden z mitycznie deficytowych towarów gospodarki centralnie planowanych w PRL-u. I na tej podstawie dyskont, na tej obecności sznurka do snopowiązałek, czy dyskont, czy supermarket chciałby działać w niedzielę. Za ladą w niedzielę nadal będzie mógł stać właściciel sklepu, jeśli prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. O nieodpłatną, podkreślmy, nieodpłatną pomoc taki przedsiębiorca będzie mógł poprosić tylko osobę z najbliższej rodziny. Projekt wymienia tu małżonka, dzieci, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych rodziców, macochę albo ojczyma. Naszym gościem jest Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były przewodniczący NSZZ Solidarność. Dzień dobry, panie pośle, witamy w Biznes 24. Dzień dobry panu, kłaniam się, pozdrawiam widzów. Panie pośle, kiedy ta ustawa, jeżeli by wszystko poszło zgodnie z planem, jeżeli tak idealnie zostałaby przeprowadzona droga legislacyjna, mogłaby wejść w życie? Więc ja się spodziewam, że to jest odległość 1-2 miesięcy. Wszystko zależy od tego, kiedy rozpocznie się faktycznie procedura sejmowa. W tej chwili projekt, owszem, jest już skierowany na stronie Sejmu, jest w jednej zakładek sejmowych. Natomiast nie ma jeszcze nadanego numeru druku. Ja jeszcze tak cofnę się półsłowem do zapowiedzi, owszem, stało się tak, że ja jestem jakby twarzą tego projektu. Natomiast ja przypomnę, że jeśli chodzi w ogóle o handel w niedzielę, to była to inicjatywa obywatelska z udziałem, owszem, Solidarności, licznych podmiotów, ale przede wszystkim Polskiego Zrzeszenia, Naczelnej Rady Polskiego Zrzeszeń Polskiego Handlu i Usług, zrzeszających wszystkie te środowiska handlowe i usługowe polskie. W sumie, jak podawali ci panowie, to oni obejmowali 15% w ogóle polskiego rynku, polskich obrotów w tej branży, w tym obszarze. Swoją drogą, po uchwaleniu tamtej ustawy dostałem taką statuetkę zasłużony dla polskiego handlu. Gratulujemy, ale ja wytłumaczę tylko... To nie jest tylko moja, że tak powiem, inicjatywa. No pewnie, wiadomo, że w małe osiedlowe sklepiki, one czują się zagrożone. Zresztą widzimy w ostatnich latach wysyp tych malutkich dyskontów sieci, placówek różnych sieci. Teraz, że tak powiem, jak niektórzy mówią, nie można wyjść po papier toaletowy, żeby nie trafić do dyskontu po prostu, ponieważ wszystko zostało wycięte przez bardzo duże sieci handlowe. Panie pośle, jednak wracając do tej ustawy, jaki jest plan? Mówił pan, że nie ma jednak jeszcze nadanego numeru druku. Czy jest szansa na to, że w przyszłym tygodniu projekt trafi pod obrady Sejmu? Tutaj sądzę, że są stosunkowo małe szanse, chociaż nie chcę tego wykluczyć. To jest decyzja pani marszałek Sejmu. Natomiast musi to przejść, ponieważ to są w zasadzie tylko dwa artykuły. W ogóle powiem tak, że cała ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, że oto coraz większa rosnąca liczba sklepów, przyjmując status placówki pocztowej, gdzie często ta działalność była prawie fikcyjna, a w każdym razie okazywało się, że często na przykład w sobotę i w niedzielę, jeśli chciało się skorzystać z tej usługi pocztowej, to było to niemożliwe, ponieważ kurierzy nie docierali w tych dniach do tych placówek i odsyłano klientów na poniedziałek. Więc moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, ta sytuacja zaczęła urągać wręcz powadze państwa, że coraz większe sklepy handlowe pod pozorem działalności pocztowej prowadziły normalną działalność handlu, ogromnym handlem detalicznym, co zupełnie było sprzeczne z założeniami ustawy.
i z osiągniętym efektem. Czy nie boi się pan, że znajdą sieci handlowe, duże sieci handlowe przede wszystkim, bo to one najczęściej szukają jakichś wyłomów, kolejnych dziur w ustawie, kolejnych, no nie wiem, placówki medyczne zaczną powstawać na przykład w dyskontach? Są tego typu obawy i w związku z tym zwracam uwagę, że tu w przypadku szeregu działalności była mowa o przeważającej działalności według klasyfikacji PKD, którą pan przywoływał. Natomiast w przypadku poczty tego wymogu nie było. W tej chwili wprowadza się również ten zapis, że także działalność pocztowa musi być zdefiniowana jako przeważająca. I dodatkowo wprowadza się ten rejestr, o którym pan mówił, że wszystkie te sklepy, które prowadzą jakąś formę przeważającej działalności, jest chyba ich około 5, ciastka, lody, gastronomia. W każdym razie te wszystkie sklepy, które wprowadzają tę działalność przeważającą, muszą prowadzić rejestry. Ta działalność, przychody z tej działalności przeważającej plus reszta. I dla inspektorów inspekcji pracy, którzy nie mają prawa wglądu w dokumentację handlową, księgową tych placówek, inspektorzy będą mieli prawo sprawdzić w tych rejestrach, czy spełniony jest wymóg, że obroty z tej przeważającej działalności przewyższają tą całą resztę. Więc to będzie szalenie uproszczone i będzie dotyczyło wszystkich tych rodzajów przeważającej działalności. Mam nadzieję, że to znakomicie uprości, również jeśli chodzi o te kwestie sklepów z branży rolniczej. To jest pewne doprecyzowanie, to był postulat z tamtego resortu. Również jest dodefiniowana pewna kwestia pokrewieństwa osób wspomagających w niedzielę właścicieli sklepów. To wcześniej było załatwione przez rozporządzenie. Przypomnijmy dla osób, które chciałyby, zainteresowane tym, chciałyby zatrudnić kogoś bez płacenia mu za pracę, że kodeks pracy nie przewiduje wolontariatów przy zatrudnianiu w Polsce. Nie można pozbawić kogoś wynagrodzenia. Ale panie pośle, na koniec jeszcze pytanie bardzo ważne, w zasadzie fundamentalne w tej całej sprawie. Czy macie odpowiednią większość do przegłosowania tej ustawy? No jestem przekonany, że to przedsięwzięcie to jest w sumie bardzo mała, drobna poprawka do funkcjonującej od lat ustawy, która przyniosła dobre efekty. I przyznam, że ta ustawa tak naprawdę, ta kwestia handlu w niedzielę, to jest pewien spór wręcz kulturowy. To jest kwestia modelu życia. W państwach zachodnich, gdzie to ograniczenie handlu jest wprowadzone, ma to służyć. I zresztą takie badanie robiło Ministerstwo Rozwoju w 2019 roku. Absolutnie stwierdzono, że nastąpił wzrost pewnej turystyki regionalnej, wzrost przewozów regionalnych, obroty w turystyce, w handlu. Kawiarnie też się cieszą w miastach. I to jest właśnie wsparcie dla tych wszystkich branż. A więc to nie jest, że ktoś jakiś realizuje pewne swoje fobie, tylko w imię wsparcia dla tych wszystkich branż realizuje się to ograniczenie. Ostatnie sekundy. Bardzo dziękuję, panie pośle. Pozdrawiamy Gdynię. Janusz Śniadek, poseł PiS, był przewodniczący NSZZ Solidarność, był naszym gościem. Dziękuję pięknie.